Witajcie drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam top 6 moich ulubionych minifigurek Lloyda. Zacznijmy od najstarszej z minifigurek. Jest to Lloyd z serii Lego Ninjago Reaktywacja. Ma on bardzo fajnie nadrukowany torsik. Po jednej stronie ma złotą moc, po drugiej taką krateczkę. Ma on bardzo ciemne, zielone rękawki oraz posiada złoty miecz. Minifigurkę można było otrzymać w zestawie ze smokiem, z mechanicznym smokiem, coś w tym stylu. O, tutaj widzimy stary znaczek Lloyda. O, tak. Ma on stary, charakterystyczny dla siebie włoski i bardzo jest, nie ma nadruszków niestety na nóżkach. Kolejną od starości minifigurką jest Lloyd z Lego Ninjago Movie. O, chwilkę. Z Lego Ninjago Movie. Pościg w Ninjago City. Ma on kubeczek, który mu dałem. Zmieniłem mu trochę buźkę, bo tamtą gdzieś zgubiłem. Ma taką fajną, o, bluzę. Z tyłu nie ma żadnych nadruków. Na rączka ma takie lekkie nadruczki. Bardzo fajnie nadrukowane spodnie, ponieważ bluza nachodzi na pas. Dwie twarze, w tym nowa fryzurka. Pierwsza twarz wygląda tak, druga tak. Kolejną minifigurką jest Lloyd z Lego Ninjago Movie. Wygląda on w ten sposób. Z tyłu ma swój znaczek oraz te same twarzeczki co Lloyd z Lego Ninjago. Mówi pościg w Ninjago City. Kolejną minifigurką jest Lloyd z Polibagu z gazetki. Ma on srebrny miecz, złote i złoty żuriken. Ma on bardzo fajny strój z pinjitsu i dwie buźki. Taką oraz taką. Kolejnym Lloydem jest Lloyd z pinjitsu z zestawu Lego Ninjago Kwatera Główna SOG. Zapraszam Was bardzo do recenzji tego zestawu oraz recenzji minifigurek. I kolejną, ostatnią już minifigurką jest Lloyd z ósmej serii. Jest bardzo fajny. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmiku. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmików natomiast minifigurek, to zapraszam Was do moich poprzednich filmików. Pa! I do zobaczenia.